Dzień dobry, rozmawiamy z panią sołtys Tylewic, panią Marią Frąckowiak. Powraca temat wysypiska śmieci w Tylewicach, ponieważ zaczęto wozić tam śmieci. My przed chwilą stamtąd wracamy. Panowie, którzy już zajmują się dość spontanicznie segregacją tych śmieci, czyli panowie wspomniane, mówili, że pani również tam była z policją. Czego się pani dowiedziała? Tak, oczywiście. Ja generalnie interweniowałam już na sierpniowej sesji, na wrześniowej sesji. Wiem, że miały być te śmieci przewożone, właściwie odpady komunalne, między innymi wymieszane z ziemią, z jakimiś gruzami, dużymi gabarytami betonu i duże gabaryty asfaltu, ponieważ tam na przyczynie dolnej, skąd te śmieci tu są przewożone, te odpady, tam była robiona droga, był robiony nowy asfalt. Teraz to wszystko zostaje przewożone tutaj na wysypisko w Tylewicach. Wysypisko jest zamknięte i z moich wiadomości wynika, że tu nie powinien trafić ani jeden kilogram takowych odpadów. Wiem, że gmina ma pozwolenie na składowanie ziemi, żwiru, na składowanie drobnego gruzu, ale nie na zwożenie ziemi, która była też świadkiem robót drogowych i pewnie tam jest dużo ołowiu i wiele innych rzeczy. No, mieszkańcy Tylewic są bardzo zbulwersowani. Bez przerwy tutaj są jakieś rozmowy na ten temat i co rusz ktoś się znajduje z mieszkańców na wysypisku. Także chcielibyśmy też jakiejś pomocy, żeby w ogóle ten preceder był wstrzymany. Dzwoniłam do zastępcy burmistrza, żeby porozmawiać na ten temat, więc on twierdzi, że ma pozwolenia. Oczywiście ja wiem, jakie to są pozwolenia i on też wie, jakie to są pozwolenia. No na pewno nie takie, które w tej chwili, nie na takie, na taki przewóz odpadów komunalnych, który w tej chwili ma miejsce. Proceder nie zostanie wstrzymany. Prosiłam o to, ponieważ no, chcą teren oczyścić i no, ja na chwilę obecną jestem bezradna. Zgłoszenie było też w WIOŚ-u, pewnie WIOŚ też podejmie jakąś interwencję w związku z tym. No, widzę, że też akurat ZW pojawiło się, skądinąd dostało pewnie jakąś wiadomość i swoje działania poczyni. Myślę, że to w jakiś sposób pomoże w rozwiązaniu tej sprawy. No, to wszystko trwa, to widać. Tam są folie, tam są worki foliowe, tam są opony, między innymi szkła, butelki plastikowe i oczywiście już się pojawili zbieracze, którzy wyciągają tam kable, więc ja pytam, czy to jest czysta ziemia, która miała być składowana i żwir i wiele innych rzeczy, które powinny być czyste, ponieważ jeżeli kiedyś nastąpią nasadzenia, to te korzonki drzew czy innych krzewów muszą się w jakiś sposób tam osadzić i skądś czerpać odpowiednie minerały, aby rosnąć. A jak wiele tych śmieci przybyło do Tylewic dzisiaj? Dzisiaj trudno mi określić, ile jeżdżą samochody wielkogabarytowe. Jeżdżą już dzisiaj chyba trzeci dzień. No, one tylko po prostu... To jest taki ruch, tam i z powrotem, ale z tego, co ja naliczyłam, jest ich chyba około 6, chyba że po prostu się gdzieś czegoś nie dopatrzyłam. Ale jest ich bardzo dużo, no i jeżdżą, są pełne i te śmieci mamy ponagrywane, jak te śmieci spadają. Wczoraj była policja. Policja oczywiście też pobrała namiary na firmę przewożącą te odpady komunalne. Pospisywała dane kierowców. Oczywiście porobiła zdjęcia. Prawdopodobnie, no ja akurat przy tym nie byłam, ale byli mieszkańcy, którzy tam byli. Ja wczoraj nie mogłam być. Rzekomo wczoraj był dzień najdrastyczniejszy. Czyli śmieci wywożone są już od 3 dni. Tak, od 3 dni. Są wywożone przedwczoraj, wczoraj były wywożone, dzisiaj nie mam pewności, bo dzisiaj już mamy piąte, czwarte, nie mam pewności, czy te śmieci nie były wywożone już we wtorek. Nie mam pewności, dlatego nie mówię.
A kiedy została sprawa zgłoszona do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska? Przedwczoraj wieczorem mailem. Wczoraj mail był otwierany, ponieważ akurat w tym momencie był wykonywany telefon. W trakcie otwierano maila i przeglądali te wszystkie zdjęcia, także definitywnie też WIOŚ stwierdził, że owszem, coś takiego nie powinno mieć miejsca i te śmieci w ogóle nie powinny się tam znaleźć. Sprawa będzie badana. Interwencja mieszkańców jest stąd też taka, a nie inna, dlatego że przez wiele, wiele lat tu było wysypisko śmieci. No, byli mieszkańcy z tego powodu bardzo niezadowoleni. Oczywiście w tej chwili ucieszyli się, kiedy zostało to zamknięte. Czekaliśmy z niecierpliwością na rekultywację i nasadzenia. Natomiast w chwili obecnej no to niezadowolenie jest bardzo widoczne. Z tego powodu, że w tej chwili być może te śmieci są przywożone z przyczyny dolnej, a w przyszłym tygodniu mogą być przywożone z okolic, może gdzieś tam słyszałam, że jest jeszcze dzikie wysypisko koło Siedlnicy, czy gdzieś tam w tym kierunku, może gdzieś jeszcze skądś będą zwożone, a my mamy tak wciąż te śmieci przyjmować. No myślę, że to nie tędy droga, że to powinno inaczej wyglądać i mieszkańcy tego oczekują. Dziękuję bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że uda się jakoś zatrzymać ten proceder i w końcu dojdzie do rekultywacji tego wysypiska śmieci. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja też mam taką nadzieję, że wszystko pójdzie jakoś w inny sposób, w sposób lepszy, pozytywny dla mieszkańców.